Jesteśmy w tej chwili na drodze numer 36. To jest odcinek w kierunku Lubina. Ja patrzę z Prochowic. Miało miejsce zdarzenie z udziałem dwóch samochodów. Samochodu ciężarowego marki Scania i samochodu osobowego marki Ford Escort. Samochodem osobowym podróżowały dwie osoby. One uległy dość mocnym poszkodowaniom. W zasadzie z informacji, które otrzymałem, najprawdopodobniej pasażer Escorta zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. To w zasadzie tyle, co można powiedzieć o samym zdarzeniu. W zdarzeniu uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnych, cztery zespoły ratownictwa medycznego, policja. Czekamy na zarządcę drogi, będziemy tutaj skończeni przekazać protokolaty, które mogą. Aby dostać się do wnętrza pojazdu, który uczestniczył w wypadku, tutaj mówię o samochodzie osobowym, koniecznie było użyć hydraulicznych narzędzi ratowniczych przy pomocy których usunięto zostały samochody i poszkodowani zostali ewakuowani poza strefę stanowiącą zagrożenie dla liczycieli.